Takie felgi są do sprzedania. Można je kupić hurtem, całość lub pojedynczo. Ja pozwolę, że tutaj kolej będę opisywał. To są dwie sztuki 18, 245x45, rozstaw 5x112. Praktycznie wszystkie są 5x112. Tutaj dwie takie felgi. Tutaj opona zimowa 5x112, ET43, 205x55x16. Następne Michelin Alpine 205x55x16, też 5x112, ET bodajże też 43. Opony bardzo dobry bieżnik. Także następna stalowa Michelin Alpine 215x60x17, 2017 rok, także opony prawie nówki. Też rozstaw 5x112. ET38. I tu już mamy dalej aluminium samo 5x112, 16 rok Michelin, 205x55x16, ET bodajże 45 albo 43. 18 w aluminium Continental, też opona bardzo dobra, zimowa Continentale, 245x50x18, bodajże to jest 16 rok. Tutaj mamy Mercedes S-klasa, zimówka, opony Nokian 235x65x17. x 5x112, Audi, Mercedes, 15 rok, Michelin, letnia opona 205x55x16. 5x112, też 16, zimówka ładna, bardzo ładna, Continental, 205x60x16. Też 5x112. Następna zimówka 5x112, 225x55x16 Michelinka. Następne zimówki 5x112. To jest opona bardzo, bardzo ładna, Continental, 225x55x16. 14 rok. Letnia opona 16, typowe felgi do Audi, fabryczne bodajże, 205x65x16, opona Pirelli, bardzo ładna. Tutaj mamy do Toyoty 17 na zimowej oponie, 5x114x3, 17 opona 225x50x17, Barunka Polaris. Tu mamy Mercedes 5x112 bodajże. Letnia opona bardzo ładna. Opona Goodyear. 17 rok. Rozmiar. Szukamy rozmiaru. Na pewno 17 tu była. x60x17. Tutaj mamy 16 Continental, opona bardzo ładna, letnia.
225 na 55, 16. Mercedes. Zimowa, bardzo ładna opona. 235 na 60, 17. Continental. Jeżeli do Emera na przykład. 16, 5 razy 112. Continental, zima. 205 na 60, 16. Następne zima, bardzo ładne. 5 razy 112. 225 na 55, 16. Następna zima. Taka sama felga. Na oponie Michelinca, też zimowej. 225 na 55, 16. Zimowa opona, 5 razy 112, opony Hankook, 235 na 45, 17. Tutaj mogą być czarne. 17, 205 na 50, 17. Pirelki, zarówno do Audi, jak i do Mercedesa pasują. 16, tym razem lato, to jest bardzo ładna opona, 205 na 55, 16, opona Pirelli. No i tutaj do Smarta komplet takich kół z oponami zimowymi. No i tak mówię, jak komuś coś by trzeba było, no to albo dzwonić, ja podam numer, albo pisać.